No to mamy problem, bo zapomniałam, o jakim pojęciu dzisiaj mówimy. Sufler. A, sufler, no właśnie. Sufler to osoba podpowiadająca aktorowi pierwsze słowa tekstu na chwilę przed ich wypowiedzeniem. Kiedyś sufler podpowiadał ze specjalnej budki umieszczonej poniżej sceny, w czasach współczesnych zza kurtyny lub z kulis. Podpowiem jeszcze, że sufler musi umieć suflować, czyli umiejętnie podpowiadać tekst szeptem scenicznym, czyli szeptem słyszanym nawet z dużej odległości. Do obowiązków suflera należy również dopilnowanie tego, aby aktorzy wypowiadali tekst zgodnie z egzemplarzem. Dlatego uczestniczy we wszystkich próbach. O zanikającym zawodzie suflera w teatrze rozmawiamy dzisiaj z panią Emilią Bilińską. Pani Emilio, jesteśmy w Teatrze Dramatycznym. Tutaj na co dzień pani pracuje. Pracuje jako sufler. Na czym polega pani praca? Moja praca polega na... To jest praca z aktorem. Pracujemy z głosem, ale pracujemy nad tekstem i ja... Moją rolą jest podpowiadanie. Podpowiadanie aktorom w trakcie spektaklu, ale również biorę udział od początku produkcji, od pierwszej próby, pierwszego czytania i moje zadanie polega na tym, żeby być nie tyle blisko aktora intelektualnie i fizycznie i praktycznie, być dla niego wsparciem w trakcie spektakli, ale też w trakcie pracy nad tekstem, bo ten tekst ewoluuje od początku. Próbujemy, zmieniamy różne wersje. Próby są najpierw przy stolikach, potem na scenie sytuacyjnej. Taki sufler musi być bardzo dokładny, musi każdą zmianę. Jest jakieś nowe tłumaczenie, trzeba to wszystko uzgadniać i sprawdzać, co pasuje. Też chodzi o pewien rytm, o to, żeby ten tekst dobrze brzmiał. No i żeby pilnować aktora, żeby mówił jeden do jednego to, co jest w tekście. Pani Emilio, ale pani powiedziała, że zawód suflera polega na podpowiadaniu. Czy to znaczy, że aktorzy nie uczą się tekstu? I trzeba im podpowiadać? Nie, absolutnie. Rzadko podpowiadam tak naprawdę, jeśli mówimy o podpowiadaniu w trakcie spektakli. Ale na próbach ten sufler bardziej się narzuca, bardziej jest wyraźny. Czyli pomaga aktorowi nauczyć się tekstu na pamięć. Nauczyć i poprawia go. Czasami szuka sensów, poprawia. Może aktor coś tam... Też ucząc się może popełniać błędy, tak jak jesteśmy tylko ludźmi i gdzieś razem sprawdzamy, co lepiej brzmi. Oczywiście reżyser tutaj też słucha. W każdym razie moja rola polega na tym, żeby słuchać, ale przede wszystkim jestem tak naprawdę dla aktora wsparciem i muszę go ratować i tylko właściwie w ostateczności podpowiadam. Tak sobie pomyślałam o tym, że w trakcie spektaklu, kiedy aktor działa pod dużym stresem, grając dla pełnej widowni, jest pani takim poczuciem bezpieczeństwa dla takim aktora. Takim aniołem stróżem trochę. Mm-hmm. Że on wie, że nawet jeśli w stresie by gdzieś ten tekst mu uleciał, to pani cały czas, przez cały spektakl czuwa nad rolą każdego z aktorów występujących na scenie i w momencie, kiedy, no właśnie, kiedy jest cisza, pani się uruchamia. To ciężko czy pani powiedzieć. Już widzi wcześniej, tak. Że oj, chyba będę potrzebna. Tak, dobry sufler myślę, że na ogół pamięta, gdzie te pauzy aktor robi. Aktor mówi, tutaj będę robił pauzę, tu jest średniówka, tutaj jest wiersz, tutaj będzie ta pauza. I ja muszę tę pauzę wytrzymać, czyli nie za wcześnie podpowiedzieć, ale też w pauzie, żeby trafić, żeby to... Aktorzy są różni, to też jest kwestia osobowości. Niektórzy nie potrzebują suflera, nie chcą, żeby im podpowiadać. To ich wybija kompletnie z grania. Mm-hmm. Można mu zrujnować, że tak powiem, cały performance, cały występ. Trzeba to robić bardzo delikatnie i ostrożnie. Przede wszystkim też, żeby... Publiczność nie wiedziała. Publiczność tego nie wiedziała, nie usłyszała, więc ten szept sceniczny i sposób dyskretny bardzo sposób i jedno słowo dosłownie, jedno słowo, którego wyrzuci i z powrotem, że tak powiem, ten rozpędzony pociąg znowu będzie na właściwych torach i to będzie szło w pewnym kierunku. Nie jest zasada, że się nie cofa aktora. Czegoś nie powiedział, wyleciało kilka zdań, nie cofamy się, jedziemy dalej.
A jest jakiś sygnał, na który umówiony jest aktor z suflerem? To różnie. Oni potrafią powiedzieć, błagalne spojrzenie. Mam dzisiaj tak średnio się dzisiaj czuję, więc bądź czujna. Najczęściej mówią, że bądź czujna. Trudno powiedzieć, ten zawód ma za każdym, właśnie o co chodzi, że każdy spektakl jest inny i dlatego jest niesamowita ta praca, bo to nie jest praca, że zawsze jest tak samo, właśnie zawsze jest inaczej. Nawet ten sam spektakl, możemy go grać 50 razy, a on za każdym razem będzie inny. Będą pauzy w innych momentach, będą improwizacje, które czasami mnie totalnie rozbrajają. Bo wtedy pani się gubi w tekście i nie wie, gdzie jesteście. To znaczy już jestem po iluś tam spektaklach przygotowana mniej więcej, prawda? Wiadomo, że premiery są najbardziej ekscytujące. Mhm. I to Suflet ma taką adrenalinę i jest ona bardzo przyjemna. I już nie mówiąc o tym, jaka jest satysfakcja z tego, że się kogoś właśnie uratuje, albo że po prostu poszło dobrze i że nie byłam potrzebna i że poszło świetnie, że nie słyszałam żadnych błędów, że coś, bo to też jest tak, że ja jestem tym pierwszym widzem i słyszę tak czasami te niedociągnięcia, ale też sama mam właśnie taka specyfika z tego zawodu, że muszę być niesamowicie dokładna, aż do granic takiego natręctwa, bym powiedziała. Gdzie pani się znajduje w trakcie spektaklu? Siedzę sobie tutaj w kulisach, mam taki mały stolik, lampkę i tę lampkę muszę też w odpowiednich momentach gasić, kiedy na przykład jest blackout i są sceny, gdzie jest ciemno. To jest taka magia teatru, że mnie po prostu nie widać, ale ja tam jestem i słyszę. Ciekawe jest to wszystko, co pani opowiada, bo słuchając tego mam wrażenie, że funkcja suflera nie do końca polega na podpowiadaniu, ale na czuwaniu nad tym, żeby aktor nie zapomniał. Żeby nie zapomniał tekstu. Też, tak, bo jedno to jest podpowiadanie i ratowanie aktora w sytuacji, kiedy gra na scenie, na żywo, w spektaklu, a druga przygotowanie go do tej premiery. Muszę zadbać, że zanim dojdzie do premiery, żeby te momenty, które są newralgiczne i są ryzykowne, że kojarzę, że tutaj on zapomina, albo to się często nie zdarza, ale na tym polega moja rola, żeby go po prostu pilnować i pomagać. Przede wszystkim pomagać, nie stresować, nie narzucać się, być niewidzialnym. Dlatego też bardzo często nasz uniform to jest czerń, żeby nas po prostu nie było widać w trakcie spektaklu. Na zakończenie chciałam nawiązać do tych 3 lat pracy, które już pani ma w swoim dorobku jako sufler. Nie, prawie. To czy zdarzyła się jakaś wpadka, taka największa, którą pani pamięta, aktorowi na scenie? Moja? Aktora, musiała go pani ratować. Albo pani wpadka, to też może być interesujące i zabawne dla naszych widzów. Tak, na pewno. No, myślę, że była taka sytuacja, że było mnie słychać na widowni. I ktoś się zorientował i krzyczał, halo, sufler, nie podpowiadaj. Nie, aż tak to nie, ale faktycznie to w tych emocjach już uratowałam tę sytuację, ale nie zawsze mi się udaje, ale na szczęście niewiele jest takich sytuacji. Pani wpadka to, że widz usłyszał, że pani podpowiada, a jakaś wpadka aktorska, to jeżeli się może na przykład? Że? Ja wiem, że tak... Tajemnica zawodowa. Tak, myślałam, że tak pani odpowie. Chyba no, tak. Chyba tak. O swoich błędach łatwiej jest mi mówić. Mi się wydaje, że odpowiadam za to, żeby tych błędów aktora, jeśli się pojawią kiedykolwiek, żeby były niewidoczne, żeby to... Właśnie po to jestem chyba, po to jest taki zawód, taka osoba. Pani Emilio, ja bardzo pani dziękuję za rozmowę i życzę nowych wyzwań w teatrze i pracy nad tekstami, które są dla pani satysfakcjonujące i nawiązywania nowych relacji z nowo poznanymi aktorami w teatrze i reżyserami. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Po tak cennych wskazówkach i wiedzy warto wziąć się do ćwiczeń, aby stać się świetnym suflerem, bo te umiejętności mogą wam się przydać na przykład w szkole, kiedy koleżanka lub kolega zapomną nagle, jaka jest odpowiedź na zadane przez nauczyciela pytanie.